Cześć, witam Was w nowym vlogu. Dzisiaj wywozimy sobie gnojowicę pod kukurydzę. Drugi dzień wożenia. Co mamy za beczkę z tyłu? Jest to beczka Kote Garant o pojemności 15 tysięcy litrów z 2011 roku na pompie próżniowej wraz z turbonapełniaczem. Napełnia bardzo szybko. Takie rzadkie szambo to nawet niecałe 4 minuty. Jednak ten turbonapełniacz sporo daje. U nas w Wioskince na pompie próżniowej to w gęstym to nawet ponad 10 minut trzeba czekać, aż się nabierze. A dlaczego ta beczka i skąd ją mamy? Zaraz powiem. Po prostu nowa beczka, którą zamawialiśmy, miała być w marcu już, ale to się przyciągnęło. No już nie wnikajmy z jakich powodów. Myślę, że między innymi z koronawirusa. I tą dostaliśmy w zamian od firmy, bo ta beczka poszła w rozliczenie tam z jednym gospodarzem. Ta beczka jest teraz w firmy i oni nam ją dali właśnie, żebyśmy sobie powozili w ramach tego, że nam tamta nie doszła. 3 dni na dwie beczki wywieziemy, bo tak to ja bym się tą 12 męczył. No tydzień to na pewno, bo daleko dość wozimy. Może tak nie bardzo daleko, ale chodzi o to, że praktycznie wszystkie pola daleko, tak do 7 km mniej więcej. Cały czas tam wozimy, gdzie nie było lany na jesieni, żeby teraz polać. Teraz akurat wybieramy te gęstsze szambo. No tak jak zaczynałem vloga, gdzieś była 1/3, no tak mniej więcej 4 minuty ponad. W gęstszym trochę wolniej się jednak schodzi, ale i tak szybko w miarę. Zaraz wyjdę, pokażę Wam, tylko poczekamy, aż się napełni. Dzisiaj 15 kwietnia. W Altrze pewnie jutro wybije 1000 motogodzin. Mamy w tej chwili 986. No dzisiaj jeszcze powożę z 6 godzin pewnie. Niecałe, no to jutro będziemy mieli 1000. Jutro też pewnie cały dzień jeszcze będę woził i się wywiezie. Dzisiaj mamy 15 kwietnia, środa. Może jak nie będzie wiatru, to w piątek zacznę mocznik. O, musimy otworzyć szybę, bo słuchamy. Tak, już pełno. Włączamy WOM. Słyszycie? To dźwięk turbonapełniacza, który hydraulicznie jest napędzany. Zaraz sobie go wyłączymy. Trochę zimno jako tako na uszy, na łoże. Strasznie wieje. Rok temu wiało jak woziłem i w tym roku to samo, nie dadzą nas spokojnie wywieźć. Ale co zrobić? Zamykamy zawór. Przewód nam od Wioskina pasował akurat. Tutaj my zamykamy zawór od turbonapełniacza. Ten mamy krótszy, dostaliśmy. I on nie dosięga do dna i go tak... I wsadziliśmy tego od Wioskina przewodu. Ten będzie w sam raz, całe szczęście, że on pasuje, bo ten to trochę przykrótki. Zobaczcie, co znaczy. Zaraz podejdę, żeby nam nie leciało, chcę tak wyżej. Dobra. Co znaczy skręt na oś? Opony praktycznie jak nowe. No nie są w idealnym stanie, bo wiadomo, ona swoje już wywiozła, 2011 rok. Ale u nas, to tak, z jednej strony już były przekładane o 180 stopni, to z jednej strony no nie ma już bieżnika wcale. Już z drugiej strony się wyciera, bo tam mamy na tandemie sztywno. A tutaj skręt na osi, zobaczcie, co daje. I ta w ogóle wywiozła dużo więcej od naszej beczki. Pożyczyliśmy wylewkę od wujka, bo dostaliśmy taką, nie wiem, to chyba była od Meprozeta, bo było tylko gdzieś u góry, blaszka tutaj nie było zabudowane. U góry to wszystko wywalało, do góry praktycznie równo z beczką i spadało na dół. Wywiozłem kilka beczek, zobaczcie jak mi zwiewało na beczkę. Nawet jak już się skończyło, to same powietrze, wszystko leciało, można powiedzieć, na ciągnik.
i też światła. Całe światła były zawalone, nie było nic widać. Teraz muszę później trochę obmyć, ale przynajmniej tak nie leci. Wiadomo, trochę to w każdej beczce na światła poleci, jeszcze przy takim wietrze. I teraz jest luks, nam leje. Dobra, zobaczymy się na polu. Tu wałek bez osłony, ale to nie patrzcie. Jakby co, to tego nie widzieliście. Dobra, już jesteśmy, jedziemy tam do brzega. Tutaj dalej wjechałem, bo tutaj spory uskok jest. Tutaj na tej działce chyba było testy Bauera nagrywałem. Po raz pierwszy od kilku lat tutaj będziemy siać kukurydzę. Chyba 4 lata temu ostatnio tutaj było. Tutaj górka, ogień. I tak zaraz musimy cofnąć. Dobra, blokujemy ośkę do cofania. Dobra, żeby na drogę nie poleciało. Trochę pompa nabije nam. Rozblokujemy ośkę. Dobra, otwieramy. Wziąłem z tego gęstszego, już tak nie zwiewa mi teraz. Ale i tak trochę zwiewa. No nic. Dobra. Tak rozlewamy niecałe 3 na godzinę. Czyli konkretna dawka nam idzie. Tutaj ktoś Helenę wyrzucił. Tak. No trudno, już tu nie będę teraz wychodził. Trochę musimy się odsunąć, bo zwiewa. Pierwszy vlog chyba z Walterki ogólnie w tym roku. Mało nią robiłem w tym roku, jedynie co to zarównywałem bruzdy talerzówką i ten, i orałem trochę. No tak to nic, dopiero teraz od 2 dni. No ale ona teraz pójdzie jeszcze pod agregat. Siało się będzie przede wszystkim. Ciekawe, może nam się uda tutaj kukurydza. Tutaj martwica miejscami się nawet wyrywała. No tutaj 6 klasa. Dołkiem tam jedziemy, w stronę dołka. To tam lepsza będzie. Jeszcze się odsuniemy troszkę. Tutaj musi iść dawka konkret. Bo nie było tutaj też lany chyba od 3 lat albo 2. Rok temu nie było. Bo było tak zaorane, po żniwach zostawione. Na zimę zorane się lało gdzieś indziej, szambo lało się na resztki po kukurydzy na ziarno. 2 lata temu chyba było wapnowane, to już się szamba nie lało, bo nie można. 3 lata temu to nie pamiętam, pewnie nie było lany po prostu, bo zabrakło. W zeszłym roku miałem pole, tu mówiłem na vlogu, tam trochę zacząłem, ale zostawiliśmy na łąki. Lejemy tak na te pola, ponad 20 hektarów pewnie nam starczy tego szamba. Około 1 000 000 litrów do wywiezienia, jest tam niepełne kanały, były, tak to by było więcej. Tam patrzy, już ktoś kukurydzę sieje. My będziemy siać pewnie 20 kwietnia, będziemy zaczynać w poniedzieli. W sobotę będę tam zagregatuję, ile zdążę. W piątek nawozy, jak się uda, no jak nie będzie wiatru, bo teraz to ten mocznik nie ma co siać. No i granulowany to tak, ale my mamy ten perlisty, to on jego jeszcze bardziej zwiewa. Ale dla mnie to i za zimno, teraz przymrozki znowu wróciły. Już się nie było, ja zrobiłem tę jedynkę w pszenicy, nie było, nie było. Teraz znowu wróciły. Ale wam powiem, że już koło 10 kwietnia, nie, wcześniej, co ja mówię? Jeszcze wcześniej, już ziemia miała 8 stopni. Dzień.
A teraz rano znowu tak 5, teraz znowu zimno jest. No trudno, miejmy nadzieję, że po niedzieli już trochę się ociepli, te noce, żeby się ociepliły, to już będzie dobrze. Wrażenie z beczki bardzo dobre. Minus jedyny akurat tego modelu to jest to, że on jest na górnym zaczepie i ciągnikiem buja w transporcie. Myślę, że nawet na dolnym zaczepie już by mniej było, bo na kuli to wcale praktycznie. Ale teraz praktycznie chyba do każdej beczki można sobie dobrać zaczep jaki chcemy i tak dalej. No ta beczka swoje już wywiozła i tak. Jeszcze patrzę, nie wiem czy w tej pompie tam były łopatki wymieniane czy nie. Ale nabiera bardzo szybko. Tutaj mamy chyba Europe pompę, nie pamiętam jakie wiosnice mamy, ale na pewno dużo gorsza jest. Tam kilka razy łopatki robiliśmy. Z tym nabieraniem problem i z rozlewaniem. Jak... No teraz tak patrzę tutaj właśnie. Tata wylewał Wioskinem. Może dwie szerokości to nie, bo taka sama wylewka jest jak w Wioskince. Ale z półtorej szerokości tego co lał Wioskin. Tak patrzę teraz. No. Może się uda tutaj kukurydza, aby padało, tak. Powiem tak, jakby padało to ona by tutaj była lepsza nawet niż na cięższej ziemi gdzieś. Ona szybko, ta ziemia lekka pochłania nam to wody. Szybko tak, że nam pole wysycha po niej. Z kolei na ścisłej ziemi jakby cały czas padało, to by się zasklepiło. Kukurydza by nie miała siły rosnąć. Na takiej to jest ważny deszcz. Jak nie będzie padać, to lipa będzie tutaj z kukurydzą. No ale się przesieje. Będzie dobrze, ładny kawałek tutaj. 4,80 dokładnie, czy 4,90. To tam jeden słup był, tutaj jest słupek od gazu, ale damy radę. Zaraz się pewnie będzie kończyć. W tym samym miejscu się kończy, tak rozlewamy o tej samej prędkości. Ale trochę szybciej nam opróżnia ten otwór wylotowy, trochę jest szerszy pewnie. Więcej leci, no już się skończyło nawet i wcześniej niż w Wioskinie. A Wioskin 12 tysięcy litrów. Poczekamy, niech to ciśnienie wyleci, bo później jak ja otwieram zawór i przewód podłączony, to nam to leci wszystko do kanału, te powietrze, bulka. Dobra, powoli, bo nie ma czasu. Zamykamy, tutaj dałem sobie na tą dźwignię, ustawiłem w sterowniku, żeby tutaj nie pomylić ośki z otworem. Tu mogę niby blokować hydraulikę na transport, ale nie zawsze można pamiętać. No może, mogłoby się tak trafić, żebym otworzył przez przypadek blokując. Także lepiej sobie ustawić trochę dalej. Posiać to by jeszcze posiał do kukurydzy jak zimno, ale co z opryskami? No niektórzy pryskają powschodowo. Ja muszę doglebowo pryskać przed wschodami, bo nie mam ciągnika z takimi wąskimi kołami, żeby później między rządki wjechać kukurydzy. Wyłączymy napęd. Także też musi być ciepło, żeby ten oprysk zadziałał. Minimum musi być tak gdzieś 5 stopni w nocy. Chociaż te 3-4. A tutaj przymrozki cały czas teraz praktycznie nadają, no nie wiem. Dobrze, chociaż popadało. Dzisiaj mamy środę po świętach, w poniedziałek wielkanocny popadało 2,5 mm.
teraz nie zaglądałem, miałem z obiadu wychodzić i spojrzeć, ale zapomniałem, ale z daleka tak patrzyłem, to mogło, że koło 4 dzisiaj spadło, tak nieduży taki deszczyk, ale prawie 2 godziny padło, no dobrze, przynajmniej nie będzie się w pustynię siało, nie będzie trzeba tych filtrów czyścić, powietrza kabinowego, chłodnicy. Może do poniedziałku, do soboty ta ziemia tak nie przesnie, chociaż ona spragniona, to szybko wchłonie. No tutaj po szambie to i tak się nie będzie kurzyć, ta ziemia przyjmie. No dobra, dzięki za oglądanie i do następnego.